Stal Mielec i Zagłębie Lubin, stroje biało-zielone, naprawdę zaczęły grać dopiero po przerwie. Pierwszą groźną sytuację w meczu, była to 49. minuta, stworzył Aleksander Gicełow, który ostro strzelił w kierunku mieleckiej bramki. Bogusław Wyparło spisał się bez zarzutu. Jednak chwilę później, po rzucie rożnym, Gicełow nie dał żadnych szans mieleckiemu bramkarzowi. Zaraz potem mogła paść kolejna bramka, lecz rajd Szewczyka zakończył się słupkiem. To było wszystko, co pokazali goście. Gospodarze zresztą niewiele więcej. Stal co prawda oblegała przed pole Koszarskiego, ale mając taki atak, a właściwie nie mając go, trudno myśleć nawet o remisie. Strzały Mielczan szybowały albo ponad poprzeczką, albo bez trudu bronił je Koszarski. Zwycięstwo Zagłębia Lubin w Mielcu 1-0 to kara dla Stali za nieporadną, niezorganizowaną grę.